Elo Velo rowerzyści i kolarze, to co się wam pokaże, to ostatnia przejażdżka na urlopie. Wyjechałem o godzinie 5:20, aby móc się jeszcze tego ostatniego dnia przejechać po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Nie mam za dużo czasu, o 9:00 muszę być na punkcie startu, aby móc się jeszcze spakować i spokojnie wyruszyć na Płaskopolskę do domu. Ale dzisiaj w końcu będę miał przyjemność sprawdzić ten Trójmiejski Park Krajobrazowy, który z tego co wiem jest fajny. Zobaczymy, czy jest fajny dla gravelowców, bo w ostatnim czasie zostały tam stworzone trasy pod nazwą tam Bigfoot Trails, chyba z tego co kojarzę. I są to szlaki typowo jakieś endurowe, tych co lubią bardziej hardkorową jazdę. Ale tutaj Artur do mnie napisał, że mogę sobie zaciągnąć jakiś jego ślad i zapewnił mnie, że są to ślady typowo gravelowe, więc zaraz zobaczymy. Sam jego ślad ma ponad 80 km i ponad 1000 metrów w pionie, dokładnie chyba 1400. Nie wiem, czy uda mi się wszystko objechać, ale zobaczymy. Na razie muszę dojechać, sam dojazd mam 20 km. O. Urlop się udał, tydzień czasu, trochę wypoczęte, trochę pojeżdżone. No i najważniejszy cel tego urlopu, czyli wesele mojego kuzyna, też było udane. Więc forma mogła trochę w tym tygodniu spaść, ale nadrobi się jeszcze. Taka ładna ścieżka, a gość jedzie ulicą. Na trekkingu. Jak mi dzisiaj zależy na czasie, to akurat przejazd musi być zamknięty. Ostatnio jak tędy jechałem właśnie na metę Wisły 1200, to też był, ale jak wracałem. I to sobie tak ktoś pojechał i sobie wrócił. Jak to ładnie. Ale dziczysko. Coś mam bardzo duży ostatni kontakt ze zwierzętami. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Znowu 10%. Powoli zacząłem już jazdę w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Na razie jeszcze są asfalty. Wstępnie mi pokazało na razie 260 metrów przewyższenia. Ale jak widać po kolorkach na mapce, może być zaraz ciekawie. I już na dzień dobry pomylone gary. Bo się okazało, że były dwie ścieżki. Ja wybrałem jakąś niebieską trasę, a tu zaraz obok po prawej jest druga. I to co mam wyznaczone, to jest właśnie tam obok. Więc to, co mi się tak fajnie teraz zjeżdżało, to muszę z powrotem podjechać. Warto było zawrócić. Był delikatny zjazd. Na krętej drodze przyjemnie się zjeżdżało. Piękne były widoki. Ale jak był zjazd, to jest i podjazd. Niestety noga dzisiaj nie ta. Te wesele mnie zniszczyło. Mam zakwasy na udach i ciężko mi się dzisiaj jeździ. Ale cóż, jadę dalej. Zobaczymy, jak długo wytrzymam. O, jaka piękna, bardzo na droga. Powiem szczerze, że
No, jazda po samym śladzie nie jest tutaj łatwa. Warto, jak ktoś nie jest stąd, to na pewno warto mieć jakiegoś chyba przewodnika, bo naprawdę idzie się zgubić. Piękne miejsce. Ale tu mają ładne lasy. Jak tu jest cudnie. W ogóle nie czuć się, że jest się nad morzem, nie? Coś pięknego. Na chwilę wyjechałem z lasu i już się przestraszyłem, że coś jest nie tak. Że może Garmin mi zaczął przeczytać trasę, ale nie, na szczęście wszystko jest w porządku. Trasa tak prowadzi. Póki co jadę jakimś szlakiem czerwonym albo bordowym. Był bardzo długi asfaltowy zjazd, teraz z powrotem jakby wjeżdżam bardziej utwardzone tereny. Tam był jakiś znak na kamieniu. O. Ale jeszcze coś twardego jest. Zjazd był na tyle długi, że mnie troszeczkę przepiździło. Ale myślę, że zaraz robi się cieplej. Ta trasa jest tak urokliwa, że znowu przypadkowo zjechałem z trasy, ale na szczęście tu jest powrót na nią. Ale to ładnie. Tu mi pokazuje, żebym sobie wjechał w ten singielek. Ale jest już prawie godzina 7:30, więc powoli muszę się zawijać niestety. A szkoda, szkoda wielka, bo tak mi się tutaj podoba. Zostawię teraz szybki podgląd i patrzę, że tu jest napisane Dolina Schabowego. Ale to tak naprawdę Schwabego, nie Schabowego. Podnemu chleb na myśli albo schabowy. No zawijam tutaj powoli. Mam nadzieję, że się wyrobię z czasem. Trzeba cisnąć. Jak tu jest pięknie. Tu zrobiłem może fotkę na miniaturę, ale powiem szczerze, że nie wiem czy zdjęcia oddają urok tego, co tutaj widać. Pożar mi strasznie, że muszę wracać. Kurde, tu jest pięknie, tu jest przepięknie. Tak jak w ostatnim filmie wspominałem, że nie mógłbym mieszkać nad morzem. Wolałbym w górach, ale tutaj góry są nad morzem. To coś naprawdę fenomenalnego. Pięknie, w ogóle jeżdżąc tutaj nie czuję się, że jest się w jakimś nadmorskim klimacie. O, obłęd. No sami spójrzcie.
ale jak jest ktoś pierwszy raz, to niestety też trzeba uważać, bo są momenty, gdzie jest trochę niebezpiecznie na jakichś zjazdach. Raz sam się zdziwiłem. Oczywiście warto tutaj właśnie jechać z osobą, która się zna, więc może w jakiejś tam dalekiej przyszłości, jak będę jeszcze miał okazję tutaj przyjechać, to chyba poproszę kogoś, żeby mnie oprowadził. Ale wtedy już na spokojnie, z większą ilością czasu, bo nie dość, że dzisiaj nie mam czasu, to w dodatku nie mam dzisiaj siły. Dziwne. Dużo w tym tygodniu nie jeździłem, ale no po tańcowaniu zakwasy na udach są. Jak po bieganiu za pierwszym razem. Dobra. Mam przejechane 50 km i 635 metrów w pionie, więc ładnie, tym bardziej licząc, że dojazd 20 km był naprawdę bardzo, bardzo płaski. Śmiem twierdzić, że jakby dobrze pokombinować, to można tutaj zrobić pewnie na 100 km jakieś 2000 metrów w pionie. Ale nie jestem tutejszy, nie znam się na tych rejonach, ale sądzę, że nie byłoby najmniejszego problemu. Powoli wracam, ale nie jest to jeszcze jedyny podjazd dzisiejszego dnia. Jeszcze coś tam trzeba pocisnąć pod górkę. Tu mają same podjazdy 10%. Co, gdzie nie spojrzysz, tylko 10%. Że nie chcę na fotoradar złapać. I znowu przejazd zamknięty. Zlitował się nade mną i mi przejazd otworzył, mimo że jeszcze pociąg nie przejechał. Trzeba skończyć urlop, trzeba skończyć tą jazdę na dziś. Wyszło jakieś 70 km i 700 metrów przewyższenia, więc spoko, licząc, że ze 40 km z tego było płasko. I mogę przyznać, że trochę zazdroszczę ludziom z Trójmiasta, bo naprawdę fajne tereny, góry i morze w jednym. To chyba jedyna okolica nadmorska, gdzie można by było się zastanowić, czy by tu zamieszkać. Trójmiejski Park Krajobrazowy zaczyna się od Gdańska aż do Wejherowa, więc bardzo, bardzo dużo terenu, którego podejrzewam, że można eksplorować latami i pewnie i tak wszystkiego się nie zwiedzi. Jest naprawdę masa do odkrycia terenów. Możecie mi podsyłać na maila jakieś traski, GPX-y. Z chęcią przejrzę i jak tylko będę miał możliwość, powrócę tutaj i jeszcze raz się przejadę. Będę miał taki niewyrównany rachunek, tak samo jak z trasą Mierzei Wiślanej, gdzie bardzo chciałem tam pojechać już rok temu, ale no wyszło jak wyszło i dopiero teraz się udało, więc chociaż ten cel rowerowy mój został osiągnięty, a myślę, że w najbliższym czasie jeszcze z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym wyrównamy rachunki.
to do samego parku miałem delikatne obawy, że będzie tam dużo nieutwardzonych terenów, że to będą bardziej takie szlaki pod MTB, bo też z tego jest znany, ale jak widać pod gravel też się nada. Można powiedzieć, że liznąłem tylko część tego, co ten park w sobie kryje. Ja lecę się pakować, a wy możecie pisać w komentarzach, gdzie wy planujecie urlop i co zamierzacie zwiedzić, bo jest początek lipca, więc sezon urlopowy tak naprawdę dopiero się zaczął. Myślę, że pewnie większość z was ma jakieś plany startowe typu ultra, a większość po prostu chce gdzieś pojechać w nowe tereny i poznać coś nieodkrytego jeszcze. Dobra. Pamiętajcie o łapce, subie, dzwoneczku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.